świeci. Niby nic, a wszystko zobaczysz. Nic się nie ukryje. Stój! Imię? Oleg. Odczystwo? Antonowicz. Nazwisko? Kniaźnin. A wiosen u ciebie ile, Kniaźnin? 26. No to i znaczy, że więcej nie będzie. Wyrok znasz. Nikt mnie nie sądził. Rozumiem. Znaczy się, ja dla ciebie jestem nikt. Swołocz dla ciebie jestem. No odpowiadaj, kiedy pytają. Wolałbym nie odpowiadać. No tak. Rozwiązać. No pokaż. Pokaż. Wasza wielmożność. No ładne. To od pluga, to od lin okrętowych. Wiesz, dlaczego się dziwuję? Ano, że od bata, bracie, bombli na dłoniach nie uświadczysz. Zawsze się dziwowałem. Biłeś w rękawiczkach, Kniaźnin? Nie biłem. Znaczy się, nie miałeś czasu. Tatulo od razu posłał na strzelnicę, tak? Byłem w szkole kadetów. No i co? Nauczyli cię strzelać? Dużo sztuk już ubiłeś, Kniaźnin? Za mało. O jednego za mało. Znaczy się, z matematyką było nie tęgo. Popatrz. Ilu tu widzisz chłopa, Kniaźnin? Motłoch. To dużo? Więcej niż tysiąc? Niż milion? Niż 100 milionów? Słyszycie? Jest nas motłoch! Znają się, burżuje na wysokich rachunkach. O, dobrze się znają. Ja proszę czcigodnego komisarza. Załóż szapkę, Pietruchow. Słyszałeś? No, zapomniałeś, gdzie jesteś? Ty się nie śmiej. Sam go tak wychowałeś. No co chcesz, gadaj. Ja bym... poproszę czcigodnego komisarza nie ceregielił. Zaciukać znaczy. Nie masz co pouczać. Słyszałeś wyrok wydany. Ale... bo ja bym go sam. Najwyżej Alośkę wziąłbym do pomocy. Jak chodziliśmy na ryby, Alośka przerębel mi wyciosywał. Tak i się przyzwyczaiłem. Bez Alośki żaden poł. Cicho! Tu jest co? No, a ty się zastanów. Lejtnanta trzeba wyprowadzić daleko za wieś. Bóg wszechmogący wie, jak długo się utrzymamy tutaj. A gdy biali wrócą i zobaczą nieboszczyka ze swojej partii, całą okolicę puszczą z dymem. Pod koński garb trzeba podprowadzić. My z Gawrywą damy radę. Trzeba ścierwo zakopać, żeby ani śladu. Alośka, weźmie łopatę. Patrzcie go łopatą. Kilofem trudno urobisz. Przy takim księżycu będzie ze 30, a może nawet 40 stopni. A ty stareńki jesteś, Pietruchu. W kościach ci pewnie gwizdę. Ale... Alośka, choćby i kilofem trzeba. Staruch z dzieckiem, widział kto? Przecież to Trybunał Rewolucyjny. Towarzyszu komisarzu, to już my z Gawrywą uwiniemy się jak trzeba. Biała ani się obliźnie. Nie! Ty, biały,
Sam powiedz, z kim wolisz? Nie! Nie! Zostawcie! Zostawcie! Mnie tego paniczyka. 12 takich wpadło do naszej chałupy. Synka na gumnie powiesili. Synową podbawiali się do rana, a potem tylko ja i Aluszka. Kniaźnin był z nimi? A kto ich odróżni, czcigodny panie komisarzu? Nawet na świętych obrazach diabeł diabłowi równy. Słyszałeś, kniaźnin? Brzydzę się wiejskimi dziewkami. Nie dotknąłbym ich. Za to teraz ciebie dotknął. Bez obrzydzenia. Towarzysz Pietruchow? Tak, jest. Dokona się wyrok rewolucyjnego trybunału. Tak, jest. Aluszka, Aluszka. Aluszka! Tylko szybko, jak najszybciej. Aluszka, gdzie jesteś? Aluszka, gdzie jesteś? Aha, jest. Pamiętajcie, nie za blisko wsi. Tak, jest, Aluszka, jesteś. Dziadku! Dziadku! Zraniłeś go! No! No i po co ci to było? Kurczak jesteś, żeby się na rożel pakować. Ciężko ci, łaskawco, iść. Mnie też. A przecie idę i niepotrzebnie się nie zatrzymuję. No już dobrze. Już dobrze, Aluszka, nic się nie stało. Dziadku, może on chce coś powiedzieć? Beczy, o ty wszystko. Potrzymaj, no Aluszka. Jak już stoimy, to i postójmy. Żebyś mi nie był taki krewny, zostawiłbym uciechę tamtym. No, co? Chcę zapalić, jeśli jesteście ludzie. Nie tobie sądzić, czy my ludzie. No, wsadź mu w gębę, Aleś. No, na co czekasz? Dobra. Idziemy. Ty, biały! Daj mu spokój, Alesza. Śpieszy mu się do śmierci. Stój! 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 Nie. Nie! Nie! No. No i dokąd? I po co ci to? Więzień jesteś, skazany. Rozumiesz? Jak stój, to stój, bo zastrzelę jak psa. Idź przodem. Aluszka, to panu oficerowi drogę wskażesz. I nie za szybko. Synku, nie za szybko. Patrzcie, jaki księżyc, jak car, jaki albo pop.
Możesz trochę żwawiej. O tak. Tak, Aloszka. Olek. Będę tam czekał na morzu ciemności. Zimny, na strugę twych gorących włosów, aż podpalony oddechem miłości, księżyc się w słońce promienne obróci. Pierwsze mówicie. Puszkina. Nie. Nie Puszkina? Na pewno? Sam ułożyłem. Dla żony. Słyszałeś, dziadku? Sam ułożył. A ty uważaj, jak idziesz. Chce nas ocyganić. Wierzyła, że po śmierci spotkamy się na księżycu. Na księżycu? Tak wierzyła. Możliwe to? Nie wiem. Nie wiem. Kończcie już. Kończcie, łajdaki. Róbcie swoje chamy. Chamy? Zostaw. Zostaw, Aloszka. Dobrze? Doprosiłeś się. Chamy ludzie posłuszni. Nie, nie, nie. Nie, zaczekaj! Stoj! Pchnij go na lewo. Aloszka. Mroczy mnie. Strzelaj. Oczy się, Aloszka. No strzelaj, ale będziesz żałował, słyszysz? Zastrzelicie mnie, ale nie moją duszę. Ona będzie tam, po środku księżyca. Po co ty wiesz, ciemny chłopie? Mawiają wam rzeczy najłatwiejsze do zrozumienia, nie! Oszukują was. Burżu jesteś, to nieprawda. Więc po co przyszedłeś na świat? Po co odchodzisz? No. Po co ja odchodzę? Po co? Co ty, synu? Jeśli wierzący, to byś się lepiej pomodlił, poczekałbym. No, śmierć, synu, się niecierpliwi. A ja do gadającego nie będę strzelał. Co? Pan komisarz powiedział, że pod koński gard. Ale pomiłuj, że Aloszka, gdzie ja ujdę tyle świat? Pan komisarz odradzał. Ja nic, dziadku, ja tylko pilnuję rozkazu. Słyszy Kniaźnin. Mądrzejsze jajo od kury. No to ruszaj.
A mów! Jeśli taki świat drogi przed nami, to przynajmniej gadaj. O nim. Jest smutno tam, nieboszczykom. Stary jestem, chciałbym wiedzieć. Jakże tam, na tym twoim księżycu? Pyta dziadek jak dziecko. Tylko o śmierci by dziadek. Trzeba o co innego. No to pytaj, skoroś taki mądry. Co to w ogóle jest taki księżyc? Duże to? O, przecie widzisz. Przespore. Może jak młyńskie koło, a może i większe. Jak Rosja? Jak Rosja. To ci dopiero mądrala, też by całe niebo oberwał. Dziadek tam wie, jego trzeba, on uczony. Uczony. Język połknąłeś. Mów. Jest większy niż Rosja. Ma kształt kuli, która gdyby wpadła do oceanu morza, zalałyby wszystkie lądy. Słuchaj. Ty chyba coś pokręciłeś. Prawdę mówi. Tak być musi. Czekaj. Słuchaj. Opowiadali o jednym, co poszedł za robotą z Piotrogrodu na Kaukaz. 3 lata szedł z okładem. Nie. Musiał coś pokręcić. Słuchaj. Niech dziadek da spokój. Ja miałem pytać. No to pytaj. Zapytaj go, czy są tam jakieś chałupy dla umarłych. Czy baby są? Gadzina. Czy tam coś żyje? Powiedz, czy tam coś żyje. Księżyc jest martwy. Nie ma powietrza, roślinności ani wody. No, a te plamy, o te? A to są pewno sioła umarłych. To są morza księżycowe. Morza? Jak to morza? Przed chwilą mówiłeś, że na księżycu nie ma wody. Kręci. Nieboraczek. Od początku kręci. Uczyli go, a nic poń. Na pewno za dziewczyniskami latał. No. Dalej. Tysiącami kilometrów ciągnie się Mare Imbrum. Wszystko jest tam białe i czarne. Nie ma kolorów, ani nawet szarości. Na horyzoncie wznosi się Ziemia. Wielka. 2 razy większa niż Księżyc. Jest lekka, spokojna. Tak spokojna, jakby na niej nic się nie działo. Nawet rewolucji nie widać. Głupi stary. Czy ty wiesz, czym jesteśmy we wszechświecie? Pyłem. Częścią pyłu. Śladem po przelocie pyłu. Niczym. Nie! Teraz kłamiesz! Teraz już na pewno kłamiesz! Dobrze. Róbcie, jak chcecie. Możecie mi nie wierzyć. Ruszaj. Widzicie go. Spryciarz. Chciałby swoim truchtem nieszczęście na ludzi sprowadzić. Ruszaj. No i gadaj. Gadaj dalej. O czym? O wszystkim, czego cię uczyli. O księżycu. Jak tam w końcu jest? Z tymi umarłymi.
Bo dlaczego to świeci? Ma w środku jaki płomień, czy co? Jest jak lustro, które odbija promienie słoneczne. Po prostu odbija światło słońca. Powoduje przypływy i odpływy morza. Wywiera również wpływ na ludzi. W noc księżycową wstają z pościeli i błądzą po okolicy. Nazywa się ich lunatykami. Co jeszcze mam mówić? Wszystko. Wszystko, co wiesz. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Nigdy nie byłem dobry z astronomii. No, to co ty robiłeś w szkole? Nie dość, że drań, to jeszcze do tego nie uch. Spokojnie, dziadku. Tylko po dobremu. Słuchaj, powiedziałeś wszechświat. Coś takiego powiedziałeś. Tak. A co to jest taki wszechświat? Duże to, większe od księżyca? Wszechświat to jest wszystko. Wszechświat to wszystko. Ziemia, słońce, księżyc, planety, gwiazdy. Patrz, jakie to duże. Wyobraź sobie coś, co nie ma ani początku, ani końca. Znowu mówisz o Bogu. Mówię o wszechświecie. On istnieje. Sam jesteś jego częścią. Jestem częścią wszechświata. Słyszałeś, dziadku? No dobrze, dobrze. Też mi znakomitość. No, no i co dalej? Są tam jeszcze jacyś ludzie na tych planetach? Nie wiadomo. Jak to nie wiadomo? Ty wiesz, wiesz, przecież wszystko uczyli cię. Mogę mówić tylko to, co wiem na pewno. Spójrz. Spójrz. Widzisz tę smugę na niebie? Nazywają ją drogą mleczną. Nasza Ziemia jest okruchem światła na tej drodze. Są tam miliony słońc, takich jak nasze słońce. Opowiadałem im o Proxima Centauri, a myślałem o końskim garbie. Nie wiedziałem tylko, czy to dziś, czy jutro ma się spotkać tam szpica Gorodnikowa z łącznikiem od Kamińskiego. Dolać ci jeszcze rumu do herbaty? Olek, jesteś skostniały. Wyobrażasz mnie sobie tam, leżącego na śniegu? Nie mów, minęło. Kola, pamiętasz Rudego Darina? Czy pamiętam? Przez niego utknąłem w siódmej. To on uratował mi życie, tak. Blady Belfer z trzęsącą się brudką. Kiedyś rzuciliśmy mu zdechłą mysz do szuflady, pamiętasz? Ale że też stary dał się oszukać. Tu znów dopomogły mi łazęgi po strychu w domu rodziców. Mnóstwo starych książek. Kiedyś znalazłem księgę mediumistów. Nie byli zgodni, gdzie umieszczać zmarłych. Słońce czy księżyc? Olek, chcesz popatrzeć? Jak oni? Bo ja wiem, dosyć spokojni. Chyba śpieszy im się tak samo jak i nam. Diabelnie zimno, biedaki tylko w koszulach. Dlaczego ich rozebrałeś? Chłopów wiesza się w koszulach. Już za Iwana Groźnego inaczej nie wieszano. Chodź, to ci lepiej zrobi niż szklanka rumu. Rozumiem. Rozkleiłeś się, ale to przejdzie. Zostawimy ich na strykach, żebyś mógł później popatrzeć. No chłopaki, zabierać się. Egzekucja z pełną galą. Thank you.
Płaczesz? Nie. Nie z ich powodu. Chociaż ten mały... Za późno. Nie może być między nami. Ty wiesz. Ty wszystko wiesz i ja... Podejdź do okna. Podejdź. Muszę? Musisz. Musisz mi powiedzieć. Co widzisz? Stoją na koźle. Widzę ich plecy. Mały płacze? Nie. Stoi nieruchomo. Wydaje się, że patrzą na księżyc. Przecież już świt. Księżyca nie ma. Jeszcze go widać. Dość!